Z nami Michał Szyba, rozgrywający reprezentacji Polski. Michał, może na początek zapytam o Twoje wrażenia. Jest to dla Ciebie debiut na imprezie rangi Mistrzostw Europy. Powiedz, jak podoba Ci się otoczka turnieju? No tak, jest to dla mnie jakiś debiut na takiej dużej imprezie. Wcześniej byłem na mistrzostwach, ale w drużynach juniorskich. Wiadomo, nie umywa się to do takiej dużej imprezy seniorskiej. No na pewno robi to wrażenie, to cała otoczka, jakieś te banery, reklamy, cały czas w telewizji mecze lecą, ale to jest, myślę, że mniej ważne dla mnie, jakoś nie zwracam aż tak bardzo na to uwagi, staram się skupić jakoś na sobie, na tym, żeby jakoś pomóc drużynie z każdą minutą, jak jestem na boisku i poza nią. I na tym staram się skupiać, jakoś nie zaprzątam sobie głowy tym wszystkim dookoła. Wystąpiłeś w meczu z Serbią, udało Ci się zdobyć też bardzo ładną bramkę. Powiedz, czy było to wyjątkowe spotkanie dla Ciebie w reprezentacji? Mecz z Serbami, no niestety przegrany, ale powiedz właśnie o swoich wrażeniach z występu na parkiecie tam. No był to wyjątkowy mecz, debiut na tak dużej imprezie, wejść w jakimś tam, ciężkim momencie dla drużyny. I stres na pewno był. Też na pewno było to widać troszkę na boisku, ale myślę, że z każdą minutą było coraz lepiej. Później już po tej bramce już naprawdę jakby czułem się już dobrze. Nie dostałem już później szansy jakiejś tam w ataku, ale Krzysiek Lijewski nieźle sobie radził, także nie było jakiegoś tam większego powodu do zmiany, a starałem się wykonywać jakieś tam polecenia trenera w obronie i te kilka minut w drugiej połowie jeszcze w obronie zagrałem. Szkoda końcowego wyniku, na pewno. Myślę, że chociażby ten remis byłby sprawiedliwy, bo obie drużyny popełniły masę błędów i remis byłby sprawiedliwy. Serbowie to wciąż jeszcze aktualni wicemistrzowie Europy. Przed Wami pojedynek z drużyną jeszcze bardziej utytułowaną, aktualnymi mistrzami olimpijskimi, Francuzami. Czy tutaj myślisz o klasie rywala przed tym pojedynkiem również? No jeszcze parę lat temu oglądałem na pewno Francuzów w telewizji, takich zawodników jak Karabatic czy Abalo. Gdzieś tam ich się podpatrywało. Teraz pójdziemy zmierzyć się z nimi i może trener znowu desygnuje mnie do obrony na zmianę z Chmielewskim, także będę miał przed sobą Karabaticza, ale tak jak mówiłem, jakoś się nad tym nie zastanawiam. Grałem już kilka meczy z reprezentacji i przekonałem się, że też są to ludzie. Też popełniają błędy, można ich zatrzymać, będę robił wszystko, żeby to zrobić, powstrzymać Karabaticza czy innych zawodników. Na pewno jeszcze trudniejszy mecz niż z Serbami. Tutaj tyle błędów, nikt nam nie wybaczy i Serbowie też na to nie wybaczyli, ale na pewno jakoś ten mecz do końca mógł jeszcze rozstrzygnąć się na naszą korzyść. Z Francuzami taka ilość błędów na pewno nie przejdzie i w 40 minucie byłoby po zawodach, gdyby to mecz był z Francuzami taki. Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia w dzisiejszym meczu.